Hej, cześć, Sesonia Jakuza i zapraszam Was do nowej serii na moim kanale The Darkest Dungeon 2. Jak widzicie, nareszcie ta gra wyszła. I też dobrze pamiętacie, jedynka na grę bardzo mi się podobała. To kolejną część, czyli to dwójkę już grałem 6 godzin wczoraj. I ja w betę w ogóle nie grałem, jeśli o to chodzi, tylko patrzyłem na filmikach na YouTubie. I chyba zaczynamy, bo chyba nie mam nic więcej do dodania. Po prostu na bieżąco będę mówił, co nowego dodali, a co zmienili, bo wyłapałem trochę rzeczy. A jeśli dobrze widzicie, już mam tu jeden. Tam 5 rozgrywek zrobiłem po prostu. Czyli na dużo nic nie wiedziałem. A to fajne te miejsce ulepszania są. Bohaterów można ulepszać właśnie. A co dodali? I jeszcze co dodali? No po prostu też można przedmiot tak odblokowywać. Nie za swój poziom jak wcześniej, tylko za po prostu świece, które się zdobyła podczas gry. Więc po prostu zaczynamy, bo filmik będzie. Jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie jest, jeszcze nic nie będzie mówił, więc to bym mógł powiedzieć. Właśnie w tej wersji najnowszej, czyli tej 1.0, na dodali wartość kół i pancerza. Czyli można podczas drogi niszczyć sobie pancerz lub koła przy różnych tam drogach. Kiedy cały pancerz zaczyna stracić koła, a też się na drogach można zobaczyć, że też ma sam poziom kół tracić. Więc trzeba potem będzie je ulepszać, albo bardziej leczyć. Czy ma leczyć, naprawić. Mam nadzieję, że rozumiesz, co powiedziałem wcześniej. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Najmroczniejszy loch. Będzie to teraz najmroczniejsza trasa. Teraz będziemy właśnie jeździć wozem. A nie po prostu wybierać, gdzie idziemy po korytarzach, do sal, pokoi, czy jak to nazwać. Zamiast tej grze mieć pokoi, to powinno się mieć salę. To jest bardziej wiadomo. Czasem jest jakie czasy w tej grze, bardziej 19? Czy jeszcze 18, 17? Możliwe. Jeśli chodzi o prorok, to jest bardziej dwie walki, będą po prostu tutorial to jest. Taki, można powiedzieć. Szybko go miniemy i pójdziemy na pierwszą wyprawę. Jeśli to już pamiętam, pierwszego bossa w tej grze pokonałem za trzecim razem. Ja widziałem na YouTube, jak ktoś pokonał za pierwszym razem. Jest to z polskich, a jeśli to już pamiętam. Kurde, jeśli inni grają. Więc pamiętam pierwszego bossa, jak wygląda, bo w becie był. A kolejny boss w ogóle nie pamiętam, w ogóle nie patrzyłem. Do tej pory jak patrzyłem, to pająki dodali te czerwie, stworzę nawet te odór, czyli te miejsce, gdzie można ze świniami walczyć po prostu. Odwiedź kaplicę bohatera, po prostu pierwsze bohaterów, czyli są po prostu jak z jedynki, to szkoda, że tutaj dali tego rycerza, tego Reynarda. A co jak patrzymy, mają zadanie, co trzeba zrobić. Wejdź do rozrostu. Wejdziemy oczywiście. Cios dwa razy z mizernymi trzeba im zawalczyć. Po prostu widać na jakie pozycje, tu są, gdzie my stoimy i najlepiej mają umiejętności. Idzie, zadaje obrażenia swoimi umiejętnościami lub osłabiają. Oczywiście mamy. W pierwszej części można było 4 skille, teraz można mieć 5 i mieć dodatkowe. Oczywiście co? No, pozytywne, negatywne rzeczy.
No ale się nie będę tylko patrzył, tylko będę w... Po tym tutorialu przejdziemy do misji specjalnych. Po prostu do zadań. Jakich zadań? Chcę po prostu powiedzieć, że do pierwszej tak oficjalnej rozgrywki. Po prostu dwie walki tam będą, więc nie trzeba się tym męczyć, więc zaczynamy. No szkoda, że nie ma tego rycerza, bo zawsze Dismas i Reynard byli, a teraz jest tylko Dismas. Ten Łotr właśnie, o to mi chodzi. Po prostu ustawiłem sobie, żeby myszką sobie kierować. Czy klikam i jadę. I najważniejsze jest to, żeby rozjeżdżać te krzaki, bo może coś w nich być właśnie. A po lewej stronie widzieliście koła i pancerz. No jest trochę bardziej o tym powie, bo może nie zrozumieliście. Może jeszcze razem. Oczywiście to jest takie Ci robił to liposta jest. I mamy fajowo. I lofem w twarz. Dobra, masz ty i płynęś paść. I dalej. A to co, co widzieliście, relacje poprawiły. Na poziom 10. Jeśli to już pamiętam, muszą być na 12, 13, żeby specjalny efekt mieli. Współpracy taki, w takim sensie, że jeśli użyjesz jedną umiejętność, to inna umiejętność działa drugiego i może nawet pomóc podczas walki. Dobrze to powiedziałem. Nawet się, jak patrzę, tu ich umiejętności musi buffować, żeby jeśli użył Kill Offa, to jeśli mieliby współpracę z sobą, to to zdejmowało stres, to by właśnie mniej zdjęli stres w tym samym momencie. To właśnie nie mam takiej kombinacji. One podczas walki mogą czasami się dołączyć do pomocy. Leczenie z umiejętności. Ponoć na przesunięcie. Dobra, dam te o naszej ataczce zarazy. No to realnie wypatrz, bo już tam patrzyłem, nie trzeba mi już więcej. Oj, nie laguj się. No i jeszcze mam problem z laptopem, on może mi nie dać rady nagrać tego. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Oczywiście nasza podaszka zarazy będzie leczyć. Jak 20%, jeśli będzie mamy życia, to może uleczyć. I usuwa negatywne efekty, jak i z siebie, jak i z sojusznika o to chodzi. I można podczas walki użyć tylko dwa razy. A normalnie po walkach się regeneruje, więc można sobie najpierw to użyć i szybko jak się da. A najlepiej w ogóle nie tracić życia. No i najważniejsze jest, żeby stresu nie zdobywać, bo wcześniej miała 100 stresu, zdobyć co najmniej 10. I prawie wszystko się zdaje stresu, więc trzeba uważać. Rozumiem, relacje mogą się poprawić lub pogorszyć. Tutaj on chce i on poprawi swoje stosunki. Też mogą na niebiesko świecić, to wtedy mogą sobie po prostu nie zgadzać z niektórymi decyzjami. To jest zapewnia leczenia. Obrażenia mniejsze, ale leczenie dostaje, więc nasz wiadomo, zbrojny dostaje, czyli Baristan. Przynajmniej imiona nie są trudne do wymowy. I znikamy z tym, tu jest mapa. I jeśli chodzi o ten pancerz, jeśli stracimy cały pancerz, wtedy zaczynam tracić koła. Chociaż też można w takich drogach same koła tracić, więc jeśli stracimy całkowicie koła, to będziemy mieć na minusowe, po prostu jeśli mamy dwa straciliśmy i stracimy jeszcze jeden tego, to wtedy będzie specjalna walka, gdzie będziemy musieli naprawiać powóz. Czyli trzy osoby będą musiały walczyć, a jedna naprawiać. I chyba to jest losowe, jeśli już pamiętam. Tak gadam, że nie wiem, czy w ogóle zrozumieliście. Po prostu jestem zestresowany, kurde. Zawsze jak nagrałem nową grę, zawsze jestem zestresowany. A raptop mi zaczyna jęczeć. Ryczy jak lew. Spowodowalność. Chyba z tyłu, bo stres dajecie. Chociaż to jest po prostu zwykła walka. Nie jakaś większa. Chociaż przeciwnik wielki. No i masz. 11-22 dał. Ale to mocno było. No bo masz tym. No i poprawione stosunki. Lepiej mieć pozycyjne karty, bo potem mogą sobie przeszkadzać.
te umiejętności mogą im minusy dawać, niektóre jeśli się wylosuje na te umiejętności, które nie chcecie i będą dostawać stres czy różne tam rzeczy czy coś. Tak lepiej uważać na ten, na te negatywne efekty, bo naprawdę niektóre umiejętności może ci to wyłączyć. No i środkowym kółkiem, jeśli kliniesz, jeśli kliknę kółkę, mam coś takiego. Ja się nie znam żadnych umiejętności już tej pierwszej, jakiej użył. Kurde kółko. O, udało się, myślałem, że zacięło. No problem coś z tym kółkiem. Jakie problemy. Unik i ukrycie, wiesz. Przyda mi się to, bo naprawdę... Ej, dlaczego nie został? Kurde, powinien co chyba dostać. No ale czym? Trochę zmarnowałem, myślałem, że... kombinację mu tylko dał. Czyli masz tym. Krytyczne obrażenia, dzięki kombinacji dostał większe. Kombinacja, czyli się leczy o 5. Ej, to o procent się leczy. Kryt, nie trzeba tylko czytać, bo już wiem. Sprawdzałem to już jak grałem sam. Dobra, masz tym 12. I się odsysał tak mocowalną. Giniesz po czwaro. No nie osnij go może. Chcę go ogłuszyć. Tak muszę tak działać, że na koniec tury go bierze. Następna tura zostanie przeniesiona na koniec rundy. Czyli coś takiego, a nie, że całkowicie jest wyłączony. W jednej turze. Po prostu go to wyrzucę na ostatnio. Możliwo. Co mam do niego, że krytyki nie uwali? No i jak widzicie, wrota śmierci ma większej siły, wrogowie właśnie mają wrota śmierci i szansa jest, że można ich trzeba dobić po prostu teraz. Nie szansa. No szansa jest. Bo może, że nie uda mu się, a to jego umiejętność ma większą szansę na dobicie, 20% większą. No i przepraszam, że za moją wymowę mogę mieć trochę problem, bo zawsze tak miałem. Udało pomóc z czytaniem. Jest, chciałbym, żeby ostrzec was przed... Powiem co wcześniej chyba zrobić. Ale was ostraszył wtedy. Co wtedy? Cel bohatera właśnie osiągnięto. Jak tu widzicie, mam prostą drogę. Tutaj mieliśmy warkę. To takie różne ikonki tarczy lub kół będzie i będziemy to albo to tracić. Trochę lepiej to wyjaśnię teraz. Użyłem mapy. Dobra, to już tak koniec, tak. To jest koniec tutorialu. Wyłącz to. I po prostu kończymy to. Dostaniemy świecę i wam pokażę, co się z nim ma zrobić. Po prostu za nie ulepszamy bohaterów, jak i odblokowujemy przedmioty. Jeśli to już pamiętam, niektóre przedmioty, jak się odblokuje, to można na starcie dostać, więc jeśli chodzi o sprzęt dyliżansu. Coś jeszcze, no przedmioty takie użytku codziennego łomotu. Takie leczenie lub jakieś krwawienia. I one nie zużywają tu żadne. Jeśli macie jakieś przedmioty do leczenia, można po prostu użyć bezkarnie i nie tracicie tury. I to jest w miarę fajne. O, mam ołtarz ulepszeń. Kurde, mam chrypę lekko, bo początek chciałem rozpocząć dobrze. Dobrze, wiem gdzie rozpocząć. Tutaj trzeba najpierw. Na początku jak gram, to 5 świececzek odblokowałem, więc to znaczy, że umiejętność tam jakoś, czyli zadanie specjalne bohatera wykonałem. Dostałem 2 świece. Na początek zrobił coś takiego. Podał się na przesunięcie. Jeśli to myślę, to ten przedmiot jest do użycia, żeby inne przedmiot specjalny używać, bo są zwykłe przedmioty i są też przedmioty takie specjalne, które dają dużo większy efekt. Na powóz będzie na start jakiś się na... No takie seto jest według mnie. Wolę wydać pieniądze, żeby, a nie
O, chleb odbukowaliśmy od razu, to jest fajnie. Będziemy coś lepszego do zwiększania ich HP dawać. Może tu jeszcze raz. Dzwoneczki. Może fajne, może nie. I tutaj przedmiot jakiś użytkowy. O, i maść lecznicza na początek, więc idealny rzecz, bo jak grałem, to musiałem za trzecim razem to odblokować. A nawet czwartym odblokowałem takie przedmioty, bo chyba to jest losowo, ale na pewno jest losowo. Gdzie by było, jakby nie było, jak u mnie na jednym sejwie, co innego odblokowałem niż tutaj. Wyrusza i będzie ostatnia wyprawa taka już konkretna. I przepraszam, jeśli będzie lagować, bo mój laptop naprawdę przeciążenie ma w srogę. Teraz część fabuły będzie teraz wyskakiwała. Nie, na razie chyba bierze bohaterów. Kiedy bierze tych samych, tam będę czytał, co oni tam mają. I zadania specjalne czytać. Zaprzeczenie. Kurde. Cię też tu za dużo gadam. Nie o mnie gadam, co i grze powinniśmy gadać. Remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. That would doom us both. Your insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, folklore, and, of course, occultism. The crossroads. O, zaczynamy. Wierzę, że sam kontrybujki nie mamy. Tu trzeba je teraz za świece kupować. A 10 świec się daje na niepewnego bohatera. Hunted, harried, a fugitive. No i zapomniałem powiedzieć, że... Wiecie co jest? Że można tryby bohatera brać. Tutaj po prostu dostaniemy świecę, jak dojdziemy do drugiej gospody. Potem można sobie blokowywać bohaterów za świecę różne tryby, jakie tam mają. Niektóre u mnie tu są zbuffowane, niektóre są odejmowane. Z kilka nadziei. Po prostu przedmiot, który nam daje 15 chyba światła. Czyli będzie ona musiała użyć. Hiena cmentarna, czyli jechać do rozrostu, wejść do gęstwiny, a do tego i tego miejsca pójdziemy, odwiedź szpital polowy. To na pewno, jeśli ktoś ma jakieś choróbsko lub jakieś do leczenia, lub jakiś zły, negatywny efekt, czyli taki negatywny efekt. I co tu masz za... Znamy rody na każdą okazję? Czy na negatywną też? To czyli będzie wnerwiał innych, o nie. Czyli nastroje mogą być trochę negatywne, jeśli on będzie tak nucił, a inni mnie nie będą tylko lubić. Dobra, to jest obrażeń, kryt. No i wręcz większe obrażenie krytyk, nieźle. Ja już wolę, żeby on to miał. To zwiatu bez 3 trasy. 25% do zwiatu w bezpieczniejszych trasach, więc fajnie. Początek walki. Każdej walki. I kto każdą turę to robi, to nie wiem. Aż na początku po prostu walki, więc to nie fajne. Coś takiego ma. Na początek rundy, minus stres. Plus 15 szans na niezachwianie, więc fajnie. Czyli odrzut, nie wiem jak to daje. Czasami nie mogę się doczytać, co to może dać po prostu. Minus 15 max HP, szansa na załamanie, fajnie. Po otrzymaniu obrażeń. 10% szans, że zostanie stres, nie fajnie. Naprawdę fajne to jest. Upierzca, 15 krytu. Upierzca 100% przecie. Przeszycie odporności na stres, raczej na T
ten wrota śmierci, więc fajnie. Znów fajnie wie. Czasem na pozytywne emocje, jeśli od tektury. Jeśli jest zarażona, na początek tury 20 minut szans, że zostanie stres. Nie fajnie, ale damy radę. This must da radę. Katino nie będę zmieniać, bo może mi te swoje co oryginalnie mieli. Dobra. Mam nadzieję, że to ci miar dobrze nagra. Mam właśnie na początek. Przetrafił. Stosowany przetrafienie, że jak on trafi, to a tak myślę. Stosuję przy wybijeniu. No, wolę tego nie zdawać, bo coś mu negatywnego da. To była hiena cmentarna, bo chyba ona używać u kogoś, a nie u siebie. Jeśli u siebie, to nie fajnie. To fajnie, jest to bardzo nie fajnie. Co dawało? Pokój na to, to. Zach na minusie, a nie na plusie. No dobra, tutaj dam tutaj skierkę nadziei, ale później masz to maść leczniczo. I właśnie na początku się jest fajnie na początku tak jakby kilka takich robić, przynajmniej nie tuzin, bo byś zapełnił sobie cały ekwipunek tym. Tak naprawdę jestem zestresowany, że nie wiem. Comforts are exhausted. Ahead. Szaki na prawo. Chyba sobie zmienić ustawienie, że takie wielkie opóźnienia było, ale daj taki klimat, że naprawdę idzie się koni. Bo konie trochę dłużej chyba. Jeśli chcesz zmienić, to koń musi się sam zdecydować, czy chcesz, nie. Ale powiedz to nie, czy chcesz zdecydować. Bo to ty chcesz, żeby tak zrobił. Lepiej ty, bo stres mi dadzą i fajnie będzie. Bo czy ona daje? Fajnie. Więc trochę zaczynamy rozumieć, jak te działają. No i bo naprawdę, że ona sobie da. A to wtedy nie miało sensu. Walnij, odsunij, ogłusz. Fajnie. Teraz ty dostaniesz łeb. Badaj. Śmiało. Udycha ma zmniejszone szanse na zarazę. Niefajne. To bardzo, ona bardzo zaraża, musi zarażać. Tak naprawdę tego sensu nie ma, żeby tylko leczyć. Fajny maktur, fajny osoba odleczeń, jeśli tylko dwa razy na turę, czyli na bitwę leczyć. Może tylko leczyć, gdy mają mniej niż 20% KP. Dobra, masz to. Riposta. Trzeba to umieć, to jak najszybciej ulepszyć, żeby posta unik była. To co fajnie się kombuje. Tak dwóch naraz, ale trochę głupie było. Jest, padasz. O 4 ty masz, 4 padasz. 8 prosto w łeb. Krwawienie niestety. Łatwo, 6 krawienia. Krytycznie, 8. Jest to najlepszy jeszcze dodatek do Stellaris jest. Tego prędko nie nagram. Jest, powinien paść teraz. Obroń go i może wyleczę z to jego przypadłość. O, i udało mi się 7 doleczyć. Jeszcze leczyć to coś. Krwawienie to jest to coś. Teraz jest to coś. Że pancerz był. Prosto kill-offem w twarz.
Fajna animacja jest naprawdę. I ta fauna jest wysoka. Kurde. Co kot wszystkich. A kto się dostać takie skarby, bo po początku jest walka. Teraz trochę nam te kasy dać. Będzie nasza. Bo walka znów będzie tutaj. W sumie płomień jest ważny, żeby nie zgadza mocno, wtedy będzie mkicha. Czyli buffy na przeciwników, ona nas minusy. Ma więcej HP, to ja bym nie chciał wydawać. O, włączaj. Jeśli będzie klemuś, to kupię, żeby im trochę... O, ma na start klepuzie są. Jeśli widzicie, da im max HP do następnego jej gospody, czyli... do na kilka walk coś nada, jeśli będzie dużo walczyć. A tobie damy potrzebujesz. Nie oni pani chyba potrzebuje tego HP. No to daje robię. Jeszcze nie w podróży fajne. Plus dwa szybkości. Można po prostu sobie wziąć, dodać na... Bo mam miejsce na pochodnie, więc muszę sobie to dodać. To jest whisky, tak? Kupię sobie whisky, bo poprawię sobie mi stosunki. Żeby lepiej sobie zaprzyjaźnili. Landanum. Dobra, dwa chleby jeszcze. Wolałbym trochę zostawić tej kasy, żeby pojechać do lazaretu i się wyleczyć trochę ze stresu. Nie stres, bo to leczy... To leczy choroby po prostu. I negatywne efekty, czyli takie. Ty chciałeś użyć tych iskierek nadziei? No tutaj właśnie mamy to. W pierwszej lokacji zawsze dostaje się 5 punktów, a potem... Jak się wygra z bossa, to mamy kolejny etap trudności, czyli innego bossa, chyba na końcu jest kolejny boss, jeśli to już pamiętam. Ja sobie bzdura, bo naprawdę nie widziałem kolejnego tego. Jesteśmy w miejscu, a etap zaprzeczenia się nazywa. No tak, żeby więcej krycyka i więcej tych było. To, żeby się przyjąć proces, żeby trochę szybciej, wcześniej zaczął leczyć. A strzału z bliska nie mam, niestety. Właśnie zawsze lubiłem go używać, żeby polecieć do przodu i strzelić i odsunąć się tego w dół. No, gdzie ty jesteś? Nie miałem problem z zarazą, więc to wolę teraz dać. Łodziej. Świeca, oczywiście, chcę ją dodać. Co jest? Ty tak się zacinasz i skaczesz. A zrobię na chwilę cięcie, żeby się powiedzieć, co tam z nagraniem jest, czy dobrze. Pewnie ja wszystko dobrze z nagraniem, 20 minut nagrywam. Trzeba to wyłączyć, bo nie chcę powiadomić się z tym. Znajdźmy sobie, gdzie jedziemy, chyba tutaj. Jednak krwawienie, ale to podpalenie jest mocne. Zwiększone lokacje. Nie fajnie. I musi wyjechać. Mniejszy zwiad, nie fajnie, a tu mamy cel. Odwiedź, kryjówkę, stworzenie. To trochę za trudno, wydaje mi się. Na świecie. No fajnie. Żeby to zdobyć, to muszę ominąć. Lubię ciarnię, więc ominie to i zdobędę ten przedmiot. Chociaż matko. Czy na pewno chcę tu? Będzie do rozrostu. Więc kino mam pojechać. Więc zrobimy to, co mówię sobie kupić. Świecunie.
Jakby to skazał, że nie wiecie kliknąć. A whisky kupię. Kolejne whisky kupię. I kto ma ale rację słabe, jest trzeba poprawić. Tak równo. Wiecie co, chyba relacje z Hienus Montarno to był większe. No nie, czyli od 13 się zaczyna te pozytywne efekty. Pozytywną całkę, no to... No chyba co taki fajnego efektu nie daje. Tak. Ja bym coś dostał jeszcze więcej do tego przedmiotu. Może. Nie, nie dostałem tutaj. Powinien tu wyskoczyć. Co tam dostaję jako współpracę i do jakich umiejętności mają buffy. Mam nadzieję, że się nie będzie lagować na kraniach jak kiedyś ze Stellaris. Właśnie tak przyjrzała, to zawsze tak było. Mapa rozumiem. Zwiat pierwszy. Ono się pysiarnie. Pysiarnie, więc trzeba pominąć, jechać tutaj. Oświeci mnie tutaj chcieli, więc oni są odstosowani, a nie dostanie stres. Niestety. Wydaje mi się, że nie jedzie. Bo wykonałem zadanie. Bo chciałem właśnie tutaj pojechać. Czy na jakimś z nich coś większa szansa jest? Nie wiem. Lecimy. Ominęło, kurde, zawsze tak jest. O, kaplica bohatera? To jest super. Bierzemy Dismasa. I będziemy chyba mieć u niego pierwszą walkę. Taką. Zmieniową walkę. Jeśli już powiem, jak to się robiło. Jeśli to wykonam dobrze, zostaje umiejętność losowo. Nie, nie losowo, jak w pewnym miejscu zostaje. Chyba jest strzał z bliska. Dawaj to, do przodu, dasz combo. Jak walni, to chyba większe obrażenia. Teraz kop z kolana będzie, a on mi dał stres niefajnie. Większe obrażenia. Kurde, nie wyszło. Powinno mi więcej trąbka jego powinna mnie walnąć i odsunąłbym się. Ale odskoczył od tego jego umiejętności, ale nie wyszło. Dlaczego nie, a potem na końcu trąbkarz. Mamy cię. Jeżeli nie padnę tak szybko, kurde. Trzy. Trzy stresy daje, nie fajnie. Trzy szybciej zabijać. Nik. Jest! 14. Tak miał być na początku. Kurde, dlaczego tak daleko poszło? No kurde, draniu. Ej, nie fajnie, że oni tak ustawili się. U nich w ogóle nie zadziałał. Masz skopa 21. I teraz ja powiem tylko... Ile? 9? 9. Uprzednio jak walczyłem z nim, to udało mi się wcześniej załatwić. 9. O kur... Dobrze, nie muszę się wycofać dalej. Jest, udało się.
Wolał, żeby to był strzał z bliska, żeby to było warte. Jest, strzał bliska. No, odblokowany, więc zmieniam teraz umiejętności, bo można w każdym momencie to robić teraz. A wcześniej też można robić w becie, ale jeżeli tak nie było. Czasami się klepałem w głęb, dlaczego wziąłem zachowanie umiejętności, co tak naprawdę chciałem wziąć, a nie wziąłem. Na siebie. Uwaga. Dobra, robię coś takiego. Jaki to mam? 91, więc jakbym do kryjówki stworzył, z nim bym chciał pojechać. O ja, co w prawo? Kryjówce są stworzenie walki, trzeba ze stworzeniami walczyć, a jak pokonamy to wszystko, staniemy trofeum i dojedziemy do postportu, będziemy kamić po niższych sklepach. O połowę, jeśli dobrze pamiętam. Czyli dużo. O, mamy naszych łotwów. Kurde, weszł mu tu w łeb. Masz to trucizno. I nie weszło. Może z pistoletu powinien mógł atakować. Czyli ten, co ma pistolet. Wstać w łomot, bo... Może mocowanąć. Ty ujął się. Prawienie sterowo będzie dawać. Oni wierzą to ulepszone. I mamy ripostę i unik od razu. Po ulepszeniu. I tylko można raz ulepszać, więc trzeba się na tym zbierz najlepszą umiejętność, jaki ma bohater i posuje. Może się tak naprawdę ulepszać. No i niespodzianka. I kombo ma na sobie. To, żeby... A nie, nie chcę się tam zmniejszać szansę na krwawienie, żeby... Albo pozwoli im walnąć od razu. Masz łeb. O, fajnie, rolaty się wprawiły. To ci mówię dłuższy, powinien mieć 40, a powinien być godzina. Bo myślałem, że ten tutorial mam jeszcze przejść. Powoli sobie. No i padasz, kolego. Nie ma co cię zbierać. Czytle. Leczenie z umiejętności. Rytu ona nie leczy, ale jest zmniejszone leczenie z umiejętności, czyli kogoś, czy jej. Czasami się zastanawiam. Ona ma chyba za startowo większy kryt, więc wolę jej to dawać. Znikaj. Dostałem nic, jak to wjechałem znowu. Bo cokolwiek dostałem dzisiaj. To jest strażnica? Czy co to było? O, bitwa. O, kurde, no, jak bym uciekł, to oni mieli negatywny z nim, a to pozytywne. O, dwa spada. Nie fajnie. Ja po prostu chcę tu walczyć. Pewniaż kusznic nie fajnie, oni są straszni. Widziałem, jak mi kusznik raz walnął za... Dwój przy moim za 15 na krytyku. To była tragedia. Możesz go zatyć od razu. O, bębniarz. No, bębniarz wali. Pusteczka. Nie, to masz życia. 5, ty masz 6 i padasz.
Dobra, jedziemy w ciebie. Masz strzałki. A tu są odporność na truciznę, pamiętam. Co starego. Gniarzu, śpiesz się. Większa była o 75. A to jest 50, a 75, kurde. I na przykład nie ma tej swojej umiejętności, która z tyłu można zarażać, niestety. A przez pancerz przechodzi. Zdejmij pancerz. Tę umiejętność. Góra 18 mi dostał. A co najgorsze, nie mają wrota śmierci. Teraz będę palić zaraz. Znajmniej ogłuszony i zmniejszone obrażenia. I przez to, że był ogłuszony, nie dostał tej trucizny na łeb. Trzeba o tym pamiętać. Dostał i co z tego teraz dostał. A jeżeli nie będziesz ich leczyć. Panie, że krytycznie. Jak to nic mi dało. Mocno. Iskierki nadziei użyj, bo zapomnę. Ale co te świecu nie dostać? No pojecha sam paść. Mam nadzieję. A jak nie, to mu pomogę. Wiesz tam do tyłu, mieczniku? To jest koniec. Dobrze, nie trzeba go dobijać. Była kicha. Jeszcze nie padł. Arkta 12. Naprawdę można stakować w tej drugiej, czyli naprawdę surowo z tym. Z tymi trucizną czy szwabieniem. A nawet to ogień, bo tu ogień się wydaje właśnie w tej części gry. Kryt bez żadnych minusów. Właśnie, jeśli już dochodzi, umiejętności takie podstawowe mają po prostu plus i minus, a te złote w ogóle nie mają żadnego minusa. Więc to właśnie zmienili. Tu po prostu, tu dodam. Przedmioty są tutaj. To, a co dam Dismasowi? Mało życia ma. Właśnie tu chcę jechać. A jeść trafię na pająki, o kurwa, to nie pająki. Osiągnięcie zdobyłem. Tylko czy je widzicie, czy nie. Jak przecież tam grał Satu, zdobyłem 25% osiągnięć całej gry. Jak tak patrzę, to chyba jakieś 5-10 umiejętności. Czyli osiągnięć nie da się zdobyć, bo trzeba po prostu tam 300 iluś wrogów załatwić, więc nikt prawie tego nie miał. Więc fajnie to zobaczyć. Wziąłem w tych złych wszystkie. Ja chcę walczyć. Nie fajnie. Może powinienem poskolić się z nimi. O pająki, nie pająki. Kulniki. I tu mają to ulepszone 75%. Trzeba im zdjąć te uniki, więc robił takie coś. Oh.
Naprawdę są srogie. And apply it judiciously. Będę musiał tu za chwilę się chraniać. Chciałem w śmieci zrobić, a strzeliłem. O, nareszcie możesz sobie poprawić to. Jeszcze pająk. A kurwa uszy, ona jest jeszcze wrażliwa. Czyli to robimy. No i jeszcze u mnie coś tam się im poprawiły. Relacje. Zmniejszyć truciznę. Nie chcę jej tak dużo dostawać. Odporność na choroby, kurde, dobrze. Wścieklizny wydały. Mi się wydaje, że katach. To są jakby uznawane za stworzenia. Granulik. Pudło, serio? Szkoda, że nie został. Kurwa. To się okaże, że ta praca zła decyzja była. Dziewięć, świetnie. Wreszcie padłeś, pająku. Ciebie lecz. Gdzie można? Jeszcze gorzej. Nie wiem, poszło w miarę. Wow. Jakby to użył, to dostanie tam? Nie. Używaj maści. Że to powinien, ale chyba użyję rocznego leczenia, a nie tej umiejętności. Tego przedmiotu. Nie, zawsze mieli umiejętności z przedmiotami. O kurde, 9! Mając się wyleczył 5. Chcę żyć tak dostać. 2 na 4. Znowu. Odporność. Nie. No do, na przód. 1,10%. Kurde. Ja bym tak na to, że to nie za fajne jest. Ja sobie zaraz wyjdę, bo załatwiłem ich. Psy i czerw. Niedobrze. Robimy to. To będzie krwawienie, a czerw też trucizny tutaj. Aż tak, no co to robi? Na nie trafił. An interminable conflict. Chciałem zdjąć po prostu, jest zdjęte. I chyba on nie potrafi zjadać swoich. No, tutaj towarzyszy, jak to mają. I się zbaszować, to nie fajne będzie. No, to odczucie. Robił to. No i niestety się wylicza w poprzedniej tury ta walka. To nie jest fajne. Ja bym balistą walnął w niego.
wyleczył. Wy się. Absent wypij zaraz. Jest! Spadły. Ten zombie pies. A naprzód tam nie wyszło nic. Idealnie. Teraz ty dostaniesz w... Zobacz, jak się on leczy tylko. W zjadaniu. No nie atakujcie mnie już. Mówisz, że odporność, a nie choroba. Ścieknizna. Nie. Jest szansa 3%, że dostanę obrażenia, ale 7%, żeby będę ogłuszony. Raczej ślepy. Oślepiony, a nie ślepy. O, Urus. Krytyka ma. A nie krytyk. Kurde, fajnie. Odczuwamy go. Staram się ruszyć. Świetnie się udało. I cofnęła się fajnie. Jestem więcej wolny niż ja. Pijemy. Ej, nie daj leczenia? Chyba, że za wcześnie to zrobiłem, kurde. Jest. Teraz się leczyć może. Myślałem, że to wcześniej co zrobię. Unik zdjęty. Padaj sam. O jest, świetnie, mogę się wyleczyć. Pięć, ale cokolwiek. 10 tur to zajęło. A raczej rund, bo to nie takie tury są. Nie gra turowa. Dostaje właśnie na swój punkt tej umiejętności. Do ulepszenia umiejętności. Kto by się spodziewał, ktokolwiek. Kaplica bohatera. Walka po drodze. A pójdź doprawić do tej skrzyni naukowca, żeby dostać przedmioty. Będzie fajnie. Najlepsze to cię muszę dzisiaj wrócić. Najfajniejsze, kurde, musicie się cieszyć. Nie tylko teraz powinna być 11, 20. Oślep ich. Teraz ty udaję. Jeżeli zobaczyliście, jeśli ona już wcześniej pojawiła, że ona daje nam ten stres. No i chyba nie powiedziałem, ulepszam jedności, to ulepszam, tak? Spróbuję się uleżeć, bo można, jeśli ktoś ma 5 stresu, to on zdejmie 2. No więc zachęcam wam powiedzieć, czy to tyle ulepszyłem. Chociaż sami już graliście, to już wiecie. Bym wziął, jak patrzyliście u innych w becie. Bądź dziecko, ale to nie dziecko. Zarosła kobieta. Dobrze. Osiem, ale nie pada.
żeby się leczył. Idealnie, kurde, dobrze, teraz zacznę tym bardziej używać. Użyj światełka. Po prostu to nas to poddaje. Pójść na to, ale czas na... Przecież jest moje szanse, że zostaną ogłuszeni. Mam zwiększoną odporność na ten... A tak zwany... Tak zwany... flota śmierci. Znaczy, jak to pamiętam prawnicy? 11! 11 i się kładźcie. No horror, dali mi jest stresy tutaj. Plus 3. Badaj szybciej, rzesz. A dłeś i teraz może tam to walnąć. O, kombo. To przesunie się do przodu teraz. Muszę się cofnąć. O, masz tu zbuffowaną umiejętność. I krytycznie, za każdy raz teraz krytyczny przez. Więc mi się podoba. Maska, PR krytyk. Kozbrojnemu to dam. Daj procent, więc dodatkowo 5 ma. Leć tam. Mapę woli mieć włączona, czy ona się wyłącza. Kaplica bohatera, teraz będzie badaczka zarazy. O, ta granata z tyłu mi się przydała, więc ona chyba po ulepszeniu trzeciej drugi raz w swojej umiejętności kaplicy. To jak pójdzie drugi raz w tej kaplicy, powinniśmy od razu blokować. Umiejętność na razie tu nie będzie żadnej walki, tylko będzie opowiadanie historii. Plague Doctor. Chapter 1. The good student. Brilliant and bold. Her unconventional theories created nothing short of a scandal in her fourth year. The mocking whispers and scornful glares of her peers and professors had an ironically invigorating effect upon her extracurricular experiments. The mysteries of the human body, of life and death itself, hovered just beyond her scalpel's reach. If only she could acquire a corpse of sufficient freshness. Podaszka zaraz jedynie się, co chyba najczęściej skojarzy, to z SCP. Też tam był doktor Plagi. Wrażenia, no. No może być. Mogę zmienić, bo ma cios nożem, ale mi się nie przyda. Co najgorsze, co się nie zapisuje, jak ty się tu wybrałeś. Trzeba sami to robić. No tutaj będzie nienawiść, a jak będziemy zrobić nienawiść, tutaj będzie się napełniać. Gdy więcej nienawiści, to tym chyba w pany bossów ostatni w tej lokacji jest, nie wiem. Po prostu są zbazowani przeciwnicy. Leć. No, dwa razy. Jak to widzicie, będziemy tarczy tracić, więc... Abyśmy mieli walkę, a mi się nie chce walczyć teraz. Bohater się nie chce, żeby był za długi pierwszy. I strzały! Lazaret, kurde, lazaretu nie znalazłem w ogóle. Oni mają jedną wściekliznę, drugi ma tam... Że nie jest hipokontry, bo chyba oni sobie wymyślili o choroby. Ja na innym sobie co sobie dostałem takiego. Skarb i pozytywna emocja.
Dobra. Jak tam fajnego dostała. Losowy sojusznik na początku tury. Plus stres. Weź mnie. Rozumiem. No może być stres, jest szansa, ale mniejsza na dostanie stresu. Jedziemy, tutaj spełniła swoje zadanie. To tylko dwie świety będą. Oła, jeszcze raz i będzie walka. Tylko tam przed sobą tacisku pancerz. O, co tu jest? O, nie możemy uniknąć walki. O. Fajnie. Jest strzałki. Ogłuszony, super. I co? Zwiększamy obrażenia, czy to? Ja wolę to, że mnie trafił. Nie weszło. To miał ogłuszenie. Ja uszyło go. Siedę, oni musowali. Oporność, no kurde. On to sam zrobił. A przy tym gwardię trzeba rozwalić. Kombo. Czy do przodu wlazł, więc... Dobrze, masz. Jeśli chcesz, to dostaj pierwszy. Nie będę ci przeszkadzał w tym. O, a to mi zmniejszy to. Dobra, dostańcie tym. To po prostu was łatwiej zarazić. Bo ja zrozumiałem, że tam był minus. A nie doczytałem, że to oni dostaną. Robimy to. Empowered, emboldened. O, pancerz to ochrony brać. I posty będzie miał, tak? Nie jeszcze. Też w miarę sprawy proszę, bo ta ostatnia walka przed dojazdem do naszej gospody będzie, o kurde. Lofem. Nie, to jest ulepszone. Przekrytyk był, więc fajnie. Leć do tyłu. Padaj. No nie padł. Czy mnie może walnąć? Świetnie, pada. Cześć. Daj radę jakoś. Ciekawe, czemu mieli postawę, mogła się tu uchowić. Co jakby dosyć dwa razy. O, 16! Lecz to. Nie macie się, gigancie. Przynajmniej mam jeszcze jedną maść leczniczą. Tam widać, co on tam ma, kurde, jest na OP. To jak? Za zbrojny, żeby wyleczyć.
Chase ze stresu właśnie. Ma 5. Tym sesją on ma obronę 75. Więc fajowo. O, tu można leczyć, tu by sprawdziłem. Bo byłby problem. Ostatni walko. Uniknął i padł. O, tutaj jest leży, można walczyć wiele razy. Czy nie wiele razy, po prostu do 3 razy. A trzeciej walki, gdzie mini boss. Ucieka, nie idę. Nie tym razem. Muszę mieć lepsze umiejętności blokować, jak i lepsze przedmioty. Weź wszystko. A pierwsza jest łatwa, druga jest mniejsza, a trzecia to jest mini boss. No tak myślisz, tak jest mini boss. Robię ten wielki rycerz. To jednak od razu walka będziemy. O nie! Będę musiał jednocześnie dwa. Nie mówić! Serio? Pierwszy raz tak trafiłem na taką mini bossa. Że tak, iż tak można dostać, że tak można z nim walczyć? Wiem, że z tamtej arenie, to na tej arenie chyba się pojawia ten. Jednocześnie naprawiasz, jednocześnie walczysz. Tamten jest uduszony. Zajmujemy to i to, żeby ten lepszy pancerz zdjąć. Jeśli tu jest tak w pierwszej części, że przywołuje sobie przyjaciół, to podziękuję. Boi się, że zostanie zostawiony, więc pewnie więcej stresu zostaje. Wolę pancerz. Nie czuł go zatmić nawet. A mogę. A czemu nie zatruć wielką armatę? Wielką żywą armatę. Nie wzmacniaj się. Manowa natura, niestety. O matko, jeśli będę jeszcze walczył z tymi z pustki, to kurde. Tu jest jeszcze walka, będzie jedna ostatnia. Mam nadzieję, że nie na mnie. Kurwa. Noteczka piątunia. Naprawdę jest zaskoczony, że można tak było trafić. Ja zazwyczaj jak naprawiam kła, to było gdzieś prawie na początku. Jest pod koniec, jest taka większa szansa na jego. I tak jest, to jest fatalne na mnie. Nawet to jest fatalne. Padłeś? O nie! O, przywołać to. Myślałem. Ze stres zostaje. Przynajmniej ty musisz to robić, serio. Wypadaszka zaraz mogła. Ogłuszamy drania. Oślepiamy. Pudło! Świetnie! Chociaż na tego już nie zuszył. On, musisz ty to robić. Patruje cię armato? Nie. Demonujemy ciebie. Dobra, masz to. Bo mi nie traf później. Mhm.
Większą pszenicę dałbym miał większą obronę. O cholera. Ciekawe, co zrobi. Świetnie pudło. Lewna armato. Nie, w ogóle go się nie da otruć. Dlaczego ma, miał minusy do otrucia? O, to taki efekt tutaj był? Nie wiem. Ogłuszysz? Wydaje się ogłuszyć armaty. Ktoś to robił. Nawalimy się kamy. Jeśli będzie mieć wrota śmierci, się uśmieje. Armata wrót śmierci. To nawet szkoda mi się stanie. Nie, nie ma. To prawie się uśmiech umiała. Wyspokonałem armaty nawet. A teraz będzie jeszcze coś? To nie uwierzę. No i mogę powiedzieć, że walczę z armatą. Kłaś tu niszczył mi się pancerz. On pancerz zniszczył, to nic mi się nie stało, ale... Teraz będziemy mieć... Tak. To jest 100% ostatnia walka. O matko, jak się namyczyły nagraniem. Nieważne, jak już wyszło, to nagranie wrzucę je. O, tył trzeba walić. A nawet zrobię to. Niestety nie mogę nie posta, ani medytykować. Pudło! Który z nich leczył? O który? A potem buffował. Tak, on leczył. Dawał leczenie. Robię to, bo będę rzucać krwawienie tu na dwóch naraz. I postę muszę mieć. Krwawienie niestety. W sumie, się skupić na tym, powinienem. Co jest? Nie mogę na niej, a ukrycie ma. To skubaniec. Jest skubanie z niego, ten ma ten swoje kombinacje ma. Z czym mam ze słowami? Musiałem słowić na głowę. Masz tym. Dodatkowe obrażenia dostanie w tego. Udło. Po co ja robię źle, że zaczynam rozkładać obrażenia na wszystkich. To jest właśnie najgorsze, co mam zrobić. Jest cały czas ukryty. Co, wrota śmierci na mnie chce wejść. Mam nadzieję, że teraz się dużo bardziej poprawi, jak wjedziemy do gospody i wezmę te karty, to poprawianie nas sterowców u nich między sobą.
że dwie się trafią. Naprawdę czasami cały czas mogą dać tylko dobre efekty. Kilka razy mógł to robić. Jest taka szkoda, że używałem tylko z tym zdejmuje. Leczymy. 18, ty leczysz jego. Kurde, ale go leczy. Obbuffuje. A wolę kombinację zostawić na zbrojnego. A ty leczysz. Jest to nadmożliwe. Chciałbym zakupiać ich chyba co drugi dzień, bo chciałem także jeden po drugim przez 3 dni tak zrobić, ale trochę zrezygnowałem z tego, dlatego że laptop by nie wytrzymał jednego dnia nagrywania cały czas tej samej gry. Ej. Nie pomagaj. To jest to jego zadanie, żeby to robić. Pobijesz? Zawsze jeden, a lub dwa pyrzet. Nie bafuj się skrytem. To mi się nie podoba. Mam po twojej zabawie. Lepiej to robi, bo walnie. Andrzej to walnie. A Andrzej to krytnie. Absent leczy teraz nie. Ja teraz mam dość mocno walną. I to zrobię nawet. I szansa jest, że padnie wielka. Mam nadzieję, że wielka. Jak nie, to pomogę. O, tym razem będziesz padł. No jest. Po koledze. Ładnie, że wyleczę. Złota śmierci! I to. Długo noga. Teraz leczysz. Nie wiem. Wolę wyleczyć się u niej i u niej. Żeby te właśnie negatywne ekciki zeszły. Bo teraz na odległo jego zdjąć. Zajmujemy tobie. Do sobie, u siebie też będzie musiał to robić. Prawie 11 nie mogło wejść. No i nie mógł to zrobić, bo na cooldown na umiejętności. Może podczas podróży mógł też się leczyć. Ale nie będę pełnić zdrów, jak dojdziemy do gospody. To nam odpowie na chronienie i ci krający stres daje po 1. Max KP kontra kryt, trochę mniej, ale co ma balista na naszym zbrojny, to ma K10 do życia. Jeszcze wszystko, idziemy do gospody. Chyba udało tam skończyć, czy po ulepszeniach jakichkolwiek. Ile w ogóle mam kasy? Trochę mam, jeszcze więcej zdobywam. Opatrzyj one stosunki, oto 13.
Kurczę, nie mają fajnego, trzeba im poprawić. Chyba znikaj. Jesteśmy na miejscu. Nie fajnie, negatywny, pozytywny, pozytywny. Dwie choroby. Dwie? Trzy. Nie fajnie, nie fajnie. Wścieklizna jeszcze gorzej. Jakąś szans na załamanie. Też nie fajnie. Przyjmuję przy trafieniu. Jakąś szans na stres, jeśli potem. Pozycja równa 1, 3, 15. Super. Mamy punkt umiejętności. Punkt umiejętności. Jest lepszy do 50%. Fajnie. Tylko tutaj, jak to. Dalej zbrojnemu. To co? Zajmuje raczej będzie większa szans na jeśli się nie zakrwawi. I dam to, musi to mieć więcej życia. Conventional fare, but fairly priced. O, są dwie karty. Muszę chleb kupić, jest tu. Łuski. To kupię jeszcze. Co jeszcze mogę kupić? O, 7 aż. Też żebym miał już pierwszą jakoś normalnie ulepszono, bo dość często jej używam. Większa szansa. Dobra. Chciałem zastosować to, co się wydało teraz, w tym momencie, więc bym chciał coś zmienić. Strzałki. Strzał z bliska. A może zwykły strzał. Dłuższa obrona. Właśnie pokażcie mi to. Ja bym to ulepszył, to co by dało. Szybkość by dawało. Więc jakbym chciał, to mógł to zrobić. W tym momencie to używam. Absent. Lepszy unik. No dobra, bierzemy. Jakoś kilku są twarz mi brać. Niech to. Dobrze, dobrze. Bierzemy znowu. Bardzo już się poprawiłem. A teraz trzeba sprawdzić, to ma najgorsze stosunki ze sobą. Czyli z masem poprawię z nią. Jest łyski. I z mas z taczku zarazy. Lepsze stosunki. Zajmujemy stres. Co mam tutaj? Wolę to naprawić na maksymalny poziom. I pojedziemy gdzie? Na się nie ma wyboru, bo jak skończymy tylko pierwszego bossa, to możemy pojechać do następnej lokacji. Ma większy wybór. I co jest na tej lokacji? Nawet te same będę się powtarzać. Te takie wyglądowe, ale jakby większy wybór dadzą nam. Ale będzie też trudniej, więc na początku nie będziemy dostawać 5 punktów ulepszenia umiejętności, tylko 3. A nawet 2. Utrzymaj koło. Poziom 40 jest fajnie. To nie jest taka trudna nawet. Tylko trzeba patrzeć na to, bo ja
Zazwyczaj nie patrzę i zapominam. Jad, racji, szpital polowy, fajnie, szpital. O, będę mógł włączyć tylko jedną rzecz. Tak, wydam kasę. Właśnie cztery zbieraliśmy. Chleba nawet ich nie będę mógł dać. Sprawdźmy. Chleb, może to. Runo się mnie wyleczy i tym chorób. Ja chcę przeżyć. Ja mam przynajmniej trochę więcej życia, więc ten odcinek się kończy. Jak się komuś podobał ten odcinek, komentuję, subskrybuję, lajkuję i widzimy się następnego. I przepraszam za niedogodności, czy jeśli będzie lagować przypadkiem, czy przypadkiem to mi laptop tak działa. Więc, no następnego, hej, cześć, pa!